Magister Zarzycki, który znowu będzie musiał ustawić sobie najpierw kamerkę na takim pniaczku tutaj i dopiero Państwu coś powiem wtedy, kiedy ona będzie już odpowiednio ustawiona. Proszę Państwa, dzisiaj byłem w Kurzwękach. W Kurzwękach było dzisiaj Radio Kielce, tutaj kapsule czasu. Tam nagrywali jakieś wypowiedzi ludzi, które będą podobno za 100 lat dopiero odczytane, odsłuchane. No więc ogólnie wszystko w porządku. Muszę pochwalić inicjatywę Radia Kielce. Wybór miejsca jest bardzo dobry, dlatego że pałac w Kurzwękach, otoczenie, tamto to zoo, które jest dookoła niego, te bizony, strusie, inne zwierzęta, no dziki. W ogóle cała okolica jest warta nagłośnienia, warte. Tam na pewno można zrobić ciekawy reportaż i dobrze, że ci Państwo tam byli. Ja gdybym był jakimś radiowcem, na pewno bym tam też zawitał. Zresztą Państwo wiedzą, że ja tam nagrywałem wiele materiałów na moją stronę magister.pl. Moją telewizją, nie Magister TV. Ale proszę Państwa, chcę powiedzieć o czymś innym. Ja tam sobie siedziałem parę stolików dalej niż Państwo redaktorzy z tego Radia Kielce. Miałem na głowie nocnik z napisem głodówka. Miałem gdzieś tam rozwieszony taki transparent z tą wyprawą na Marsa, który to transparent Państwo widzieli, jak wieszałem na Golejowie, więc Państwo wiedzą, jak to wygląda, jakiś latający nocnik, ALF w tym nocniku, skroplona głupota gdzieś tam się wydobywa w postaci gazu głupkowego. No, masę tam jeszcze innych szczegółów na tej planszy. No i ja dałem też tym Państwu z redakcji Radia Kielce te moje pisemka, w których ja wyjaśniam co nieco o tej mojej wyprawie na Marsa, na skroplonej głupocie, znaczy mojej w sensie, mojej jako organizatora, dlatego że ja nie lecę, tylko lecą staszowcy samorządowcy i dyrekcja Liceum Wyszyńskiego w Staszowie oraz jeszcze tam paręnaście innych zasłużonych dla mojej teorii głupoty, znaczy teorii głupoty, którą ja stworzyłem, postaci zasłużonych dla jej powstania. Muszę się odganiać, bo są komarki. No więc proszę Państwa, no siedziałem sobie tak w tej pozie takiej, czytałem sobie tam Rzeczpospolitą, bo lubię sobie tą gazetę poczytać tam w Kurzwękach, bo jest dostępna. A to jest dosyć dobry dziennik, trzeba przyznać. On się poprawił znacznie od czasu, kiedy powstał i naprawdę jest to dobra gazeta. Tam naprawdę z zainteresowaniem czytam wiele artykułów. No i nie ma w tej gazecie takiego lewactwa typowego. Znaczy jest może troszkę, ale jest też polemika z tym lewactwem, także generalnie biorąc jest to gazeta warta poczytania, polecam ją Państwu z czystym sumieniem. No więc proszę Państwa, sobie tam siedziałem i pies z kulawą nogą, jeżeli chodzi o tych dziennikarzy z Radia Kielce, się mną interesował. O czym to świadczy, proszę Państwa? No, to świadczy o tym, że firma jest państwowa, czyli Radio Kielce, no to jest firma państwowa. No to ona prezentuje się tak pod względem swojego poziomu, jak państwowe bary mleczne, jak państwowe huty, jak państwowe kopalnie, jak państwowe szpitale. No, jest taki wątek na Echo Dnia EU. Staszowski szpital, chyba kreska, umieralnia. No to jest na temat tego naszego staszowskiego szpitala. Poziom staszowskich szkół, no zwłaszcza tego Liceum Wyszyńskiego, no to też Państwo znają, ci, którzy tutaj w Staszowie mieszkają, to nie muszę tego tłumaczyć mieszkańcom Staszowa. No więc proszę Państwa, no wszystko co państwowe, no to jest takie, jakie jest. No więc ci dziennikarze z Państwowego Radia, no też są tacy, jacy są. Czyli po prostu są kompletnie niespostrzegawczy, kompletnie nie widzący dookoła siebie nic, poza pewną sztampą, no, którą przyjechali realizować. No, przyjechali realizować wywiady tam z pracownikami, z właścicielem pałaców w Kurzwękach, no więc to sumiennie robią, no bo to im kazano, no więc to robią. Natomiast nie mają oczu dookoła siebie. Jak Państwo widzą różne kręcone przez prywatne wytwórnie filmy, czy fabularne, czy jakieś dokumentalne, czy jakiekolwiek inne, to tam nie ma sztampy. Po prostu film dobry, nakręcony przez dobrą, prywatną jakąś firmę, on jest zaprzeczeniem sztampy. Dlatego, że coś, co jest sztampą, znaczy no, może i sztampowe też są, no proszę Państwa, ale te sztampowe, na sztampowy się nie zarabia, krótko mówiąc. Natomiast trzeba zrobić coś ciekawego, coś niesamowitego, coś niezwykłego. Trzeba mieć jako reporter oczy dookoła głowy. Ci ludzie nie mają takich oczu dookoła głowy. No może nie będę się nad tym dłużej użalał, tylko powiem Państwu, że ja chcę to wykorzystać, że te media, które są tutaj dookoła nas, w Świętokrzyskim, są takie typowo sztampowe. No naprawdę ludzie są bez polotu, bez pomyślunku.
może w tym odcinku nie będę tego rozwijał, ale powiem tylko Państwu, że ja kamerką za niecałe 200 zł, ja komputerem, który tam wart jest pewnie z 500 zł, no może ten sprzęt troszkę rozbudowuję, żeby trochę miał lepsze parametry, ale niewiele. Ja spróbuję powalczyć z tymi potęgami medialnymi, prasowymi, radiowymi, telewizyjnymi w tym naszym województwie i naprawdę jestem dobrej myśli, dlatego że ja nie mam środków technicznych, nie mam wiedzy technicznej, prawie w ogóle, ale trochę zdobędę, sporo na ten temat czytam w tej chwili. Nie mam środków finansowych, prawie żadnych, ale ja mam oczy dookoła głowy i mam pomysły. Ci ludzie mają sztampę, a sztampę można pokonać. Tym optymistycznym akcentem żegnam się z Państwem i muszę tą kamerkę za niecałe 200 zł teraz jakoś wziąć do ręki i ją po prostu wyłączyć.